Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, którym jest Ariten, oferujące gamę produktów dla każdego w świecie kryptowalut, począwszy od indywidualnych inwestorów, po projekty kryptowalutowe korzystające z bramki płatniczej Gateway i kantory stacjonarne. Przypominamy Wam oczywiście o promocji na sprzedaż USDT, która zwraca Wam token back do 100% w tokenie Ariten, a dodatkowo w opisie pod tym dzisiejszym materiałem znajdziecie kody rabatowe na wymianę kryptowalut w kantorze Ariten. Rabat 25% na pierwszą transakcję oraz 10% na każdą kolejną. A my tymczasem przejdźmy do tego, co dziś najważniejsze, więc do analizy. I tu standardowo zaczynamy oczywiście od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena dość ładnie w ostatnim czasie zwyżkowała, w efekcie czego cena pierwszej kryptowaluty powróciła w rejon technicznego poru wyznaczonego w okolicy 44 600 dolarów. Jak dotąd nie udało się tej bariery pokonać, no i pozostaje pytanie, czy uda się to tym razem. Przypomnijmy, że podobne podejście obserwowaliśmy także na początku grudnia. Wtedy pojawiła się dość spora reakcja podażowa. Czy tym razem będzie podobnie? Zobaczymy. Ja powiem tak. Nie jestem nastawiony aż tak bardzo hurra optymistycznie, że Bitcoin musi wybić powyżej tego poru przed końcem tego roku. Zdaję sobie sprawę, w jaki okres wkraczamy, okres świąteczno-noworoczny, który zwykle przebiega na rynkach finansowych nieco spokojniej, więc biorę pod uwagę, że być może nie uda się tego oporu sforsować jeszcze przed świętami, być może nie uda się go sforsować nawet przed końcem tego roku. Uważam natomiast, że jest to bariera, której pokonanie jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jeżeli nie wydarzy się to teraz, to wydarzy się to, zakłada, że z początkiem przyszłego roku. Natomiast życzyłbym sobie i życzyłbym Wam, żeby to, co mówię, zadziałało dzisiaj wyjątkowo jako antywskaźnik, dlatego że istnieje w mojej ocenie ryzyko odbicia od obecnie testowanego poru i spadku Bitcoina, czy to w kierunku ostatnich minimów, czyli 40 500 dolarów, czy niżej nawet w kierunku 38 000 dolarów, i w mojej ocenie z czymś takim trzeba się liczyć. I tak jak już wspomniałem, życzyłbym sobie i Wam, żeby to, co przed chwilą powiedziałem, było takim totalnym antywskaźnikiem, żeby Bitcoin zamiast spadać jednak za chwilę wzrósł i żebyśmy na święta dostali bardzo, bardzo fajny prezent od rynku, żeby Bitcoin zwyżkował zdecydowanie, zdecydowanie dalej i żebyśmy mogli powiedzieć po prostu, że to były cudowne, wspaniałe, piękne, zyskowne święta. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja tak jak mówię, w dalszym ciągu biorę pod uwagę ryzyko wystąpienia jakiegoś ruchu spadkowego, natomiast tak jak też mówiłem już ostatnio, cały czas będę podtrzymywał, że w mojej ocenie będzie to, nawet jeżeli nastąpi, raczej forma korekty. Nie nastawiam się na to, żeby Bitcoin miał za chwilę w jakiś ponadprzeciętnie normalny sposób się załamać, doświadczyć panicznej wyprzedaży. Ja wiem, mamy końcówkę roku, a zwykle listopad bądź grudzień to jest ten okres, w którym Bitcoin zmieniał tendencję, czy na przykład kończył hossę, zaczynał bessę, albo na odwrót. Natomiast stawiam, że to nie jest ten grudzień, w którym Bitcoin musi kończyć wzrost i zaczynać spadki. Ja stawiam, że szanse mamy całkiem spore, iż te wzrosty, ta hossa będzie kontynuowana do końca przyszłego roku, a nie zdziwię się wcale, jeżeli będzie to kontynuowane również do końca 2025 roku, o czym mówiłem już jakiś czas temu w odcinku, w którym szerzej omawiałem kwestię związaną z halvingiem i tam bazowaliśmy na pewnej statystyce, która sugeruje, że te wzrosty mogą trwać dłużej niż do końca przyszłego roku. Ok, idźmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się obecnie na notowaniach Ethereum, którego kurs odbił w ostatnim czasie od technicznego wsparcia w wysokości 2150
$80. Notujemy właśnie trzecią wzrostową sesję z rzędu. No i jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, to w mojej ocenie Ethereum mogłoby w najbliższym czasie gdzieś zmierzać w kierunku 2350-2400 dolarów, czyli w okolice ostatnich wierzchołków. Natomiast dopiero wyjście powyżej tego pułapu mogłoby nam napędzić ewentualnie jakikolwiek dalszy, większy wzrost. Więc krótkoterminowo, no potencjał do wzrostu jest, ale dość mocno ograniczony. No okej, okay. Jeżeli chodzi o projekty, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach, to przechodzimy sobie do tego działu i tutaj Filecoin jako pierwszy projekt, którego kurs dość ładnie wrócił znowu ponad granicę 5,25, czyli granicę, która pokonana została po dość dynamicznym rajdzie wzrostowym o blisko 19% 16 grudnia. Następnie rynek na moment zanurkował poniżej, natomiast od 3 dni znów jesteśmy powyżej 5,25. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, no to takim jednym z ciekawszych oporów, do którego mogłaby ona dążyć, jest granica $6.40, poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z połowy marca oraz połowy kwietnia bieżącego roku. Oczywiście, żeby coś takiego było możliwe, najpierw musielibyśmy przebić się przez 5,80, czyli przez opór, który właściwie w tym momencie jest testowany, natomiast no, pozostaje to jak najbardziej otwarte. Też nie należy tej dzisiejszej świecy jeszcze interpretować. Mamy godzinę 8:28 w momencie, kiedy ja nagrywam ten materiał. Do końca dnia pozostaje kilkanaście ładnych godzin, w trakcie których naprawdę wszystko może się wydarzyć. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Dogecoin. W tym przypadku zbyt wielu pozytywnych informacji, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, ja Wam nie przyniosę, dlatego że notowania Dogecoina nie dotarły super do poziomu 11 centów, ale widzimy, że od pewnego czasu notują one spadki. Wróciliśmy poniżej 9,8 centa i dziś o poranku obserwujemy spadki. W mojej ocenie, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to Doge mógłby powrócić albo w okolice 8,7 centa, albo 8,2 centa, czyli 0,087 albo 0,082. To są dwa, w mojej ocenie, najciekawsze pułapy wsparcia, do których notowania tego projektu mogłyby w najbliższym czasie podążać. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na notowaniach RIV, którego kurs z kolei odbił w ostatnim czasie od technicznego oporu w wysokości no niespełna 0,2 centa, 0,00850. To jest poziom, który ja mam wyznaczony, poziom określony na podstawie wierzchołków z połowy i drugiej połowy lipca bieżącego roku oraz połowy listopada bieżącego roku. W ostatnim czasie w grudniu był on dwukrotnie testowany jako wsparcie. Warto zwrócić uwagę, że jest to bariera, która dodatkowo wypada bardzo blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego ruchu wzrostowego. Możemy sobie jeszcze sprawdzić, bo tego nie weryfikowałem, czy wypadnie nam też tam na przykład 38,2 z całego tego rajdu wzrostowego, który mieliśmy obserwowany już od drugiej połowy października. Czasami tak się dzieje, można zweryfikować, to raczej zbyt wiele nam nie zmieni, ale byłoby dość ciekawą informacją, gdyby taki klaster FIBO powstał. I mamy, i to bardzo, bardzo ładnie, zmieńmy sobie tylko z prawego na lewy szczyt i zobaczycie tutaj 38,2 z całego ruchu i 50% z ostatniego impulsu. Bardzo ładny klaster FIBO w okolicy technicznego pułapu wsparcia. Dość ciekawa strefa, bardzo fajnie się to prezentuje. Jeżeli zwyżka, którą obserwujemy sobie od kilku dni, będzie kontynuowana, to RIV mogłoby podążać w kierunku kolejnych oporów. Te zlokalizowane ma odpowiednio wysokości 0,002450. Oraz dalej, kto wie, może nawet 0,003130, pułap, który testowany był jako wsparcie już z końcem stycznia i w pierwszej połowie lutego bieżącego roku oraz później jako opór w połowie kwietnia bieżącego roku. Więc to są dwa dość ciekawe opory, na które bez wątpienia warto będzie tu później zwracać uwagę. My przechodzimy do kolejnego projektu, jest nim FED, a więc Fetch AI. Projekt, który no, zalicza w ostatnim czasie naprawdę bardzo, bardzo ładne wzrosty. Sięgnęliśmy poziomu 75 centów, teraz mała cofka, jesteśmy nieco poniżej 74 centów. No i w przypadku Fetch AI trzeba sobie troszeczkę ten wykres przewinąć, dlatego że gdybym go za bardzo zmniejszył, to po prostu nie będziemy widzieli niczego sensownego. Natomiast jak sobie przesuniemy troszeczkę, to zauważymy, że jesteśmy obecnie na najwyższych poziomach od grudnia 2021 roku. Pokonany został dość ciekawy pułap oporu i tak naprawdę, jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana, no to jedną z ciekawszych stref jest pułap 95 centów. Poziom
szczytów tak naprawdę z okresu wrzesień-listopada 2021. Ewentualnie, gdyby ktoś chciał, to pośredni poziom, który moglibyśmy ewentualnie sobie kreślić, znajduje się w okolicy powiedzmy 80 centów. Mniej więcej 80 centów. Tu był testowany jako opór, tu też jakiś opór był, więc takie 79-80 centów. 79-80 centów to jest opór numer 1, 95 centów to jest opór numer 2 na notowaniach Fetch AI. A my, przechodząc dalej, zerknijmy sobie na Polkadot, której kurs doświadczył w ostatnich dniach, szczególnie wczoraj, bardzo ładnego wzrostu, bo tylko wczoraj zwyżka przekroczyła 21%, w efekcie czego notowania Polkadot znalazły się powyżej granicy 7,90, no i był to najwyższy pułap od sierpnia, od połowy sierpnia właściwie, ubiegłego roku. Dziś o poranku obserwujemy dość wyraźny spadek, bo jest to już 6%. Pytanie tylko, gdzie ta wyprzedaż się zatrzyma? Czy zatrzyma się w rejonie 7,90, czy spadniemy do 7,60, czy być może jeszcze niżej? Jeżeli zatrzymamy się przed poziomem albo do poziomu 7,60, no to będzie można to interpretować jako tymczasową, niezbyt dużą korektę, po zakończeniu której Polkadot mogłaby odbić i zmierzyć dalej na północ, nawet w kierunku $9.60, ale musielibyśmy utrzymać się powyżej granicy $7.60. Spadek poniżej 7,60 zagrażałby z kolei dalszą wyprzedażą albo w rejon 6,70, albo nawet w okolice 6,10, więc no tu wiele będzie zależało od tego, co wydarzy się do poziomu albo w okolicy poziomu 7,60. Ok, kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania na dziś, jest Matic, a więc kryptowaluta Polygon, której kurs po raz kolejny odbił się niestety już jakiś czas temu, zresztą od linii tendencji wzrostowej pokonanej wcześniej i horyzontalnego oporu w wysokości 95,5 centa. Same spadki nie dotarły nam do technicznego wsparcia w wysokości 72,5 centa, czyli do poziomu, gdzie zatrzymała się wyprzedaż w drugiej połowie listopada. Wczoraj mieliśmy bardzo ładne odbicie. Pozostaje tylko pytanie, na ile trwałe to odbicie się okaże. Czy już teraz notowania Polygonu będą zmierzać w kierunku 95,5 centa, czy być może mieliśmy przedwczoraj mały wzrost, wczoraj nieco większy wzrost, po czym za chwilę wrócimy na ścieżkę spadków i Matic osunie się nawet w rejon 72,5 centa. W mojej ocenie taki scenariusz zakładający ten spadek nie jest wcale jeszcze przesądzony, w sensie nie jest niemożliwy do zrealizowania. Może się to jak najbardziej w najbliższym czasie wydarzyć. Jakby nie patrzeć, przedwczorajsze wzrosty były bardzo małe, jedynie wczorajsze wzrosty były całkiem sensowne, było to ponad 5%, ale jak zerkniemy sobie na to, co działo się chociażby 12 grudnia, to też mieliśmy ponad 5% wzrosty, a mimo to chwilę później rynek wrócił na ścieżkę spadków. To idealnie pokazuje, że jedna świeca nie musi zmieniać wcale nastawienia rynku, więc tu nie jestem wcale taki przekonany stuprocentowo, że już teraz tylko wzrosty. Nie zdziwię się wcale, jeżeli do 72,5 centa jeszcze się tutaj osuniemy. Ok, lećmy dalej, zerknijmy sobie na XRP. Sytuacja dość ciekawa, dlatego że notowanie XRP po raz kolejny dotarły i póki co po raz kolejny próbują odbić od linii tendencji wzrostowej. To jest bardzo ciekawa linia, ja o tej linii mówiłem już wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał, na jakiej podstawie ona była określona. Wszyscy doskonale widzicie, pierwszy dołek jest z początku tego roku, no i później bardzo ładnie jako wsparcie, jako opór, znowu jako wsparcie. Mieliśmy próbę, marginalną próbę tak naprawdę zejścia poniżej tego popu 21 listopada, no i wczoraj czy przedwczoraj też niewiele tutaj brakowało. Natomiast finalnie udało się w jakiś sposób odbić. W jaki? No to powiedziałbym, że pozostawia całkiem sporo do życzenia. Możemy sobie w okolicy 63, nieco powyżej 63 centów wykreślić taki mały lokalny opór. Natomiast w mojej ocenie istnieje wciąż całkiem spore prawdopodobieństwo, że notowania XRP nie wybronią tej linii tendencji. W sensie, że ona się nie wybroni, że nie odbijemy, tylko że spadniemy poniżej tego pułapu. Uważam, że szanse na coś takiego są całkiem wyraźne i gdyby to się zmaterializowało, no to notowania tej kryptowaluty mogłyby zmierzać albo w kierunku powiedzmy 58, czy delikatnie poniżej 58 centów, albo wydaje mi się, że mamy całkiem spore prawdopodobieństwo na powrót nawet w kierunku 54 centów, więc póki co, ja wiem, bronimy tej linii tendencji, ale nie byłbym zdziwiony, gdybym pewnego dnia odpalił ten wykres i zobaczył, że kurs jest bliżej 54 centów niż 62, jak to ma miejsce obecnie. Ok, lecimy dalej, zerknijmy sobie na Atom, a więc kryptowalutę Kosmos.
W tym przypadku widzimy, że rynek wybił, no i w ostatnim czasie podjął próbę odbicia od technicznego oporu w wysokości $10.30. Teraz jest to oczywiście granica, która wyznacza nam bardzo ładne wsparcie. No i gdyby zwyżka była kontynuowana, to wiadomo, pierwszy opór wyznaczają nam ostatnie wierzchołki, czyli rejon nieco ponad 12 dolarów 45 centów. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualnie dalszy wzrost, no to bardzo fajny opór mamy w rejonie 15.40, ale to nie jest pierwszy opór, bo właściwie każdy kolejny wierzchołek, który tutaj mamy, on może wyznaczać opór, czyli jeden opór możemy mieć w rejonie powiedzmy 12.70-12.80, kolejny możemy mieć w rejonie $13.15, dalej możemy mieć w rejonie 14.40, no i dopiero później 15.40, więc tych oporów niestety, ale będzie tutaj całkiem sporo. Idąc dalej, zerknijmy sobie na notowania One Incha. Dość dawno chyba tego projektu nie omawialiśmy. Jego kurs co prawda nie wykazywał w ostatnim czasie jakiejś spektakularnej zmienności. Raczej od pierwszej połowy, właściwie już listopada, utrzymaliśmy się w takim trendzie boczym. Mniej więcej były jakieś wzrosty, spadki, nieco większe wzrosty, znowu spadki. Teraz po raz kolejny mamy wzrosty. Jednym z ciekawszych oporów na notowaniach One Incha jest granica 43,5 centa, czyli 0,4350, i w mojej ocenie dopiero wyjście powyżej tego pułapu będzie w stanie napędzić większy ruch wzrostu. Ruch docelowo w mojej ocenie nawet w kierunku 58 centów, więc zasięg byłby taki całkiem spory, natomiast na ten moment nie prognozowałbym aż takiego wielkiego rajdu, przynajmniej dopóki utrzymujemy się poniżej 43,5 centa. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Kadeny, czyli kryptowaluty, której kurs po odbiciu od poziomu 67 centów dotarł do oporu w wysokości 81 centów. Bardzo fajna strefa. Jeżeli uda się wybić powyżej, to kolejne opory, na które w przypadku Kadeny zwracałbym uwagę, zlokalizowane są odpowiednio w wysokości 90 centów, więc od oporu do pierwszego, tego pierwszego mamy bardzo blisko, natomiast dalej już te zasięgi są zdecydowanie większe, bo kolejny opór to jest $9, $45, $70, albo $85 i jeszcze zdecydowanie wyżej. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego dzisiejszego materiału. Jeżeli się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. W komentarzu dajcie znać, jakie coiny chcecie, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. A ja, korzystając z okazji, życzę wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Spędźcie ten czas z rodziną, z najbliższymi. Ja też zamierzam tak właśnie zrobić i z tego tytułu w poniedziałek nie pojawi się analiza w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że zrozumiecie i nie będziecie się za to na mnie gniewać. Natomiast słyszymy się oczywiście w środę, słyszymy się oczywiście w piątek, więc śmiało w komentarzach dajcie znać, co mam przeanalizować, bo dwa materiały się pojawią, czyli 20 kryptowalut zaproponowanych przez Was i tak w przyszłym tygodniu omówimy. Serdecznie Wam za dziś dziękuję, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do usłyszenia w środę, cześć!